Pewnego razu była odważna dziewczyna o imieniu Virginia Pamb. Była w drodze, by zobaczyć swojego przyjaciela Adama, kiedy postanowiła skrócić swoją drogę przez las Sherwood, zgubiła się. Rozejrzała się, ale widziała tylko drzewa. Poczuła w swojej torbie swoją ulubioną zabawkę pani Teddy. Ale pani Teddy nigdzie nie było. Virginia zaczęła panikować. Była pewna, że spakowała pani Teddy. Co gorsza, zaczęła odczuwać głód. Niespodziewanie zobaczyła, jak podstępny wąż ubrany w różowy top czet znika w drzewach. Jak dziwnie, pomyślała Virginia. Chcąc czegoś lepszego, postanowiła pójść na osobliwe spotkanie z wężem. Może on wskaże jej drogę wyjścia z lasu. W końcu Virginia dotarła do polany. Otaczały ją domy wykonane z różnego rodzaju słodyczy i jedzenia. Był dom ze strąków grochu, dom ze słodyczy, dom ze słodyczy i dom z babeczek. Virginia poczuła dudnienie w brzuchu. Patrzenie na domy nic nie złagodziło jej głodu. Cześć. Zadzwoniła. Czy jest tam ktoś? Nikt nie odpowiedział. Virginia spojrzała na dach najbliższego domu i zastanawiała się, czy niegrzecznie byłoby zjeść komin innej osoby. Oczywiście, nieuprzejmie byłoby zjeść cały dom, ale być może byłoby uważane za dopuszczalne skubnięcie dziwnego urządzenia lub polizanie dziwnego dopasowania w razie potrzeby. Czarownica wyskoczyła w przestrzeń przed domami. Niosła klatkę. W tej klatce była pani Teddy. Pani Teddy, krzyknęła Virginia. Zwróciła się do wiedźmy. To moja zabawka. Czarownica tylko wzruszyła ramionami. Oddaj pani Teddy. Oddaj pani.